Warsztaty recyklingowe dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone przez Kronospan w ramach Akademii Recyklingu Kronospan trwają w najlepsze. Jak się okazuje, można świetnie łączyć edukację ekologiczną z zabawą. Nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Korzyści z tej edukacji mają zarówno edukowani, jak i edukatorzy. Ponieważ, jak się okazało, studentki i seniorki mają tak wiele zapału, pomysłów i wiedzy, że korzystają i uczą się od siebie nawzajem wszyscy uczestnicy programu. Efektem cotygodniowych warsztatów w Kronospan Design Center są różne produkty wykonane z materiałów recyklingowych. Torby ze starych dżinsów, kalendarze adwentowe dla przedszkolaków, ozdoby świąteczne, pyszne sałatki oraz mafinki przekazane do miejskiej jadłodzielni, ozdobione pięknymi, ręcznie wykonanymi grafikami t-shirty. Karmniki, które panie samodzielnie wykonały z drewna poużytkowego, dostarczonego z placu recyklingowego Kronospanu, już zawisły na drzewach z pożytkiem dla ptaków. Zajęcia są bardzo urozmaicone i uczą, że zamiast powiększania ilości śmieci, możemy wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka nadaje się do wyrzucenia. Studentki seniorki pomalowały także kosze na śmieci, które zostaną przekazane do przedszkola Kronomiś. Wykonały także kolorowe świece żelowe. Recykling to nie tylko odzysk szkła, plastiku czy papieru. Dotyczy także zużytego drewna. Zamiast je wyrzucać czy spalać, można z niego wyprodukować na przykład nowe meble czy podłogi. Kronospan od wielu lat już to robi. W zakładach firmy funkcjonują wybudowane kosztem ponad 100 milionów euro każda instalacje recyklingowe, w których oczyszczone drewno poużytkowe jest rozdrabniane i dodawane do produkcji wysokiej jakości płyt wiórowych. Wykorzystując takie drewno w produkcji, Kronospan chroni lasy przed wycinką i zmniejsza emisję dwutlenku węgla, ponieważ drewno z recyklingu wymaga krótszego suszenia niż mokre, świeże drewno z lasu.